No cześć, witamy się z wami w ten piękny jesienny dzień. Jest dzisiaj słonecznie, więc stwierdziliśmy, że idziemy na szybki, znaczy nie szybki, no i miły spacer w Parku Oliwskim i bierzemy pistację. Będzie to jej pierwszy raz tutaj w Oliwie, dokładnie. Update naszego szczeniaka jest taki, że waży 7,3, czyli fajnie, bo rośnie. Mamy nadzieję, że jest szczęśliwa, bo tak chyba wygląda. Mamy wszystkie szczepienia, wszystko jest ok, jest zdrowa, silna, ładnie rośnie, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. A teraz let's go! Widzieliście na przebitkach, że byliśmy w mojej ulubionej kawiarni Przelewki. Jest ona zaraz obok Parku Oliwskiego. No jest taka bardzo kameralna, ale kawa stamtąd smakuje mi najbardziej. Jest fajna właśnie taka, nie rodzina, tylko bardziej taka luźna atmosfera. Wszyscy są mile widziani, pieski również. Dlatego poszliśmy dzisiaj tam z pistacją. Akurat było mało ludzi, często jest tam trochę więcej. Ale zaraz pokażę, co dobrego kupiliśmy. Oczywiście kawka, która już mi się wylała. Cappuccino, przepyszne. Do tego coś... pistacja sobie kupiła croissanta z pistacją. Oni mają tam przepyszne różne słodkości. Chyba prawie, że każdego dnia jest coś innego. Dzisiaj akurat były cynamonki. Croissant z czekoladą, croissant z pistacją, szarlotka i ciasto z wiśniami. Więc mają naprawdę fajny wybór. Drugie, co wzięliśmy, to jest cynamonka. Będziemy teraz testować te nasze przysmaki i zaraz pokażę, jak przepołowimy. Wygląda zacnie. Pyszka. Pistacja, niestety nie możesz. To wszystko dla nas. Masz swoje sardynki. Próba cynamonki. Piesek nam się trzęsie z zimna. Hmm.
Też dobra. Mięciutka, cynamonowa. Pistacja też akceptuję. Co lepsze? Nie wiem. Obie bułeczki bardzo mi smakują. Chyba jednak ten croissantik. Ja lubię, jak mi coś tam chrupnie troszkę. Ale tam zawsze wszystko jest pyszne. Za te trzy rzeczy zapłaciłam 44 zł. Nie pamiętam, co dokładnie ile, ale za 3,44. Psie dziecko nam się tutaj trzęsie i chyba będziemy musieli ją ubrać. Ogólnie zaraz zobaczycie, jak pistacja wygląda w tym kombinezonie. On jest jeszcze trochę na nią za duży i wygląda jak więzień z Azkabanu. Jak więzień z czego? Z Azkabanu. Mój misio nie zna Harry'ego Pottera, więc... więc to wygląda źle, chyba ją przebierzemy, mamy coś innego. Pistacja! Znaliśmy się na kuchni. Na kuchni, nie? No.